Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gears Tactics. Kochani, dzisiaj niestety za dużo czasu nie mam, więc zrobimy tylko jedną misję. Natomiast w następnym odcinku będą dwie, tak mi się wydaje, ale no. No, dzisiaj specjalnie nie mam dużo czasu. Natomiast pójdziemy sobie na tę pierwszą misję. Cannot use disabling shot. Spoko, nie strzelamy zazwyczaj ostatnio z tego, więc spoko. Jednego lub więcej snajperów. Powiem szczerze, że. No, myślałem, żeby wziąć Mikaelę, ale chyba weźmiemy Mikaelę na tą inną misję. Dokładnie na tę, bo tu jest ten control. Nie będzie można używać granatów. I wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, żeby tutaj Mikaelę wziąć. No właśnie, nie wiem, czy nie z Seedem właśnie, bo to będzie trudne. Ale nie chcę tej misji robić dzisiaj. To jest co? Incursion. Enemy line, Demon Escape, Polybiotic Pigment Chest. Czyli to po prostu to jest to wzięcie tego ze skrzynki zawartości. W sumie byliśmy na tej misji ostatnio chyba. Nawet, no to pójdziemy tu. No, wiecie co, weźmiemy na tę misję jednak Miyuki. Ona ma piąty level, więc spoko. Zresztą nie wiem, czy ona była. Była. I weźmiemy naszego Rikishiego. No. Też powinieneś mieć tu ciekawe rzeczy już, więc spoko, granaty leczące. Empowera, Teamworka, Lock and Loaded. No. Go. Zobaczymy, jak to pójdzie. All right, we've got an asset on site we need recovered. Find it, secure it and get back safe. Okej. Mam nadzieję, że ta ekipa, kurczę, da radę tutaj. No to może być różnie, słuchajcie. Jesteśmy w tym rozdziale trzecim, ostatnim. Trzeba dotrzeć do bramy. No, to tak standardowo. Dotrzeć do bramy. Oczywiście tu po drodze też będą przeciwnicy. Zobaczmy skrzynka. Skrzynka powinna być gdzieś w pobliżu. Jest tu. Turnie mamy ilości odpowiednich. Znaczy odpowiednich. Jakiegoś ograniczenia. Kolejna skrzynka jest tu. Kolejna jest tu. Tu pewnie będzie zadyma. Jest jakaś skrzynka. Tu jest skrzynka główna, którą trzeba będzie wziąć. No i pewnie gdzieś uciec albo dalej, albo gdzieś tu, tak mi się wydaje. Bo zazwyczaj ta ucieczka jest albo z tyłu, albo w jakimś innym miejscu, nie? Dobra. Wiemy, że tam jest, więc pójdziemy trochę lewą stroną. Jacqueline, dajesz. O, dzień dobry. Jacqueline lubuje się chyba w takich, kurde, tylko 14%. Nie można używać granatów? Można używać granaty. W sumie jak ten wybuchnie, to ten z tyłu też powinien wybuchnąć, nie? No. Dobra. Sniper z tej strony. Mamy run and gun, mamy wszystko. Gdzieś tu się chyba spróbujemy overwatchować. Ty, moja miła, pójdź po skrzynkę tam, po tej stronie. Miejmy nadzieję, że tu nikogo nie ma. Nie powinno być w każdym razie. I ty, mój miły, zderą się. Może tu. Dobra, ten dziabnięty, ten tu. Jest 1 na 3, więc zobaczymy. Oho. Tylko, że jak nie trafi, on podejdzie bliżej, nie? Ale trafił Westeros. Elegancko. Dropem. Masz critical hit, ale dlaczego? No, trzeba pamiętać, że oni podchodzą tutaj, nie? Ale specjalnie chciałem, żeby podszedł. Mamy Rikishiego 77 i to jest jedyny strzał, jaki ma obecnie, więc użyjemy chainshota. Dobra. To nam się zwróci akcja. Jedna. No niby tam tego będzie widać, ale to jest 46%, kurde. Podejdź bliżej, podejdź, podejdź. Dobra. Pięknie.
Wiem, że low ammo, więc w sumie przeładuj. Dobra. A tam mamy 4 akcje. Nie wiem, czemu mamy 4 akcje dokładnie. Dobra. Tu stracimy Encora, ale... Będziemy mieć Overwatcha dodatkowego, więc 2 Overwatcha będziemy mieć. Gdzieś tutaj myślę. No dobra, tragedii nie ma. Jakiejś specjalnej. ...77%. Czemu, kurde, one... oni... Evasion mają, czy co tu się dzieje? 13. Obstruction 65. Aha, bo ty jesteś tam. No dobra. O! Dobra, jeden jest. Do tamtego raczej nie podbiegniemy. To jest zwykły dronek, ale wiecie co? Dronek, nie dronek. Trzeba uważać. O kurde. A tu mamy granaty healujące. Spadamy. Za dużo ich tam. Można by ich przygwoździć. A ty mój miły tutaj stoisz, nie? Po tej stronie. No zobaczymy. Na razie tragedii nie ma, ale to jest moment i jest tragedia. Interrupt, ładny strzał. Dużo ich tu, powiem szczerze. Autoloader mamy. Bo to była dobra rzecz, żeby mieć taki autoloader. Bum. Bum. Nope. No mógłbym podejść bliżej gdzieś ewentualnie. Tu rzucić granat i uciec. A chyba tak zrobimy. Dobra, zanim uciekniesz, mój miły, to jeszcze zobaczymy, kto tutaj może zrobić coś ciekawego, bo być może damy Empowera. W sumie na tę stronę można by wejść, no, zobaczymy, co Jacqueline zrobi. Mamy różne strzały. Wybuchające, tu jest 30% niestety tylko. Można by ich w sumie... ale za mały kurde promień tu jest. Żeby ich przygwoździć tutaj. Wiecie co? Przygwoździmy tego chyba. A ty mój miły... 46%, wiecie co? Zaryzykuję to. Dobra, okej. Okay. Zadziałało, ten jest przygwożdżony. On może strzelać, ale nie będzie mógł... wydaje mi się, że go nie widzi, nie? Będzie mógł się ruszać, więc mamy tylko tamtego. No tu nie wejdę. Przed krytyk, ale... No właśnie, nie mógł się ruszać, ale kurde, może strzelać dalej. No dobra, to nie szkodzi. Tu jest 30% niestety tylko na trafienie. Tu będę za blisko raczej. 100% żeby tu mieć.
Naprawdę. Naprawdę. Heavy on standby. Lock and load. And stay down. Dobra. Understood. Pat masz też weak pointa, nie? Command healed. Spoko. No, Miyuki też tu kurde rządzi. Właśnie chodzi o to, żeby się poleczyć trochę. Dobra. Okej. Jak mówi Rikishi. Go. Orders. On the move. Cooldown reduction to jest super kurde umiejętność, bo tam mamy jakąś, właśnie nawet nie pamiętam jaką. Counter push, slayer, patrol. To, nie, to jest blitz. Nie ciebie. Dobra, ktoś ma jeszcze jakąś akcję? Bo tu mamy jakąś szansę na to, że... Właśnie, że mamy blitza oraz mamy 40% na to, w sumie, że mamy jedną akcję. I aha, no i właśnie ten cooldown, 50% na to, że będziemy mieć skill cooldowny o 2, więc spoko. Dobra. Tu masz, moja miła, najwięcej punktów, wchodź. No, tam jest skrzynka, to widzieliśmy. W środku są jacyś typowie. No właśnie, pytanie, czy nie będziemy się cofać przypadkiem tutaj gdzieś. Tu ktoś mi widzi. Nie wiem, czy to nie jest snajper. Znaczy, w sumie to ich widać stąd. Tu są snajperzy. 540, 540 to są snajperzy. 840 to jest ten specjalny skurczybyk, tak. No dobra, nie jest źle. So far so good. Czy to jest podwyższenie? Chyba nie. Czy można wejść tu na górę? Chyba też nie. No dobra, nie, to nie. Ty mój miły tam, bo pójdziesz po skrzynkę. Standing by. Kreczę jeszcze, 3. Grenadier. No, to będzie tragedia. Zostać zajśnięci, że nas zajdą od tylca. Pamiętajmy tutaj, że musimy jednak za pełną osłonę, kurde, wejść. Wiecie co, ja dam hunker downa tutaj. No, bo tutaj mogą zajść łatwo od tej strony i będzie tragedia. Scanning now. No, ci zanim przyjdą, wydaje mi się, że to trochę minie, ale... No, tu jest połowiczna osłona, kurde, wszędzie. Wiecie co, przejdziemy na tę stronę. What? Naprawdę taki, kurcze, mało ruchu masz?
Kurde. Gdzie się schować? Chyba, że to jest, kurde, podwyższenie. Troszkę z góry. Nie mam pojęcia, czy jest. Dobra, ci idą. A to nie są snajperzy, no ale tak myślałem, że właśnie, że będzie próba flanki tutaj. Wiecie co? Pięknie. Who's next? What? To tylko tyle widzisz, naprawdę? Standing by. Granatu nie mamy. Nie mamy disabling shota. Nie widzisz, kurde, to jest za małe. Możesz się ewentualnie uleczyć. To był ładny critical hit. Dobra, command healed. Mamy Lock and Loada i inne. Roger that. Damn. Rzeczy były z tamtej strony. Szesnaście, dziesięć. Obawiam się, że tutaj jak tego wychynę, to trafimy Jacqueline. No mógłbym podbiec ewentualnie tu, tylko będzie target obstruction. Ładny strzał, ale... Dobra, spróbuj. Pięknie. Fast fingersy i raczej spadamy stąd. Tu jest pole do manewru dla tych, kurde, innych. Weźmiemy Esderosa, on jest, kurde, i tak tankiem, leczy się, więc może on będzie na pierwszej linii. Tutaj mamy Jacqueline, która może dostać od snajpera, no to trzeba uważać. Dobra. Słuchajcie, nie jest źle. Tu masz Anchored. Tylko to jest 10% kurde w niego. On ma Evasion 15. Nie, to chyba nie ta. To nie ta misja. Można by go przygwoździć ewentualnie. Żeby nie łaził nigdzie. Tak zrobimy. Tu mamy tego. No nie będę szedł z tym, bo to mnie niestety, kurde... Naprawdę. Dobra. Ten zdech. Shoot, if target is hit, is interrupted. No ale to nie trafimy za 12%. Raczej nie. Heavy on standby. Roger that.
Ładnie. Natomiast ty, mój miły, tu masz 36%, ale bardziej bym tutaj chciał. Range 47 Obstruction. Mamy Ranen Gana. Damn. Awaiting orders. You got this. Łap punkt akcji. Miejmy nadzieję, że zastrzelisz typa, to odzyskamy punkty akcji tutaj. Nope. Okej, to tyle. Interrupted, you fool. Także masz tylko dwie akcje. Albo nie masz w ogóle. A to ten zelot. O kurde, nie spodziewałem go się tutaj. Na tej misji ci biegałem w lewo na prawo, więc spoko. Coś tam wybuchło. Ty masz blitza w ogóle. Ale możesz odejść stąd, więc to jest w sumie wszystko jedno. Idź tu. Okej. Jaki kryt wszedł ładny. Za 829. Aż go chciałbym, kurde, wybuchnąć, ale go chyba nie wybuchniemy teraz. Nie no, Jacqueline. Zdech. Dobra. Vanguard on standby. Ty nikogo nie widzisz niestety stąd. To jest niestety połowiczna osłona. Muszę powiedzieć, że mega misja. Podoba mi się bardzo. Jak tu się schowamy, to będziemy mieć chyba... Gdzie co? W sumie? To dawaj tu lepiej. Wtedy wszyscy akcje dostaną i być może coś się uda zrobić jeszcze ciekawego. Execution. To samo chciałem powiedzieć. Tylko siebie możesz lock and loadować. No to nie. No, in cover, mój miły. W sumie nie bałem się specjalnie tego, tej akcji tu. Autoloader one in ammo, 42%, ale to jest za mało. Ślicznie. Sniper, sniper. Roger that. Rikishi, ty w ogóle coś trafiłeś dzisiaj? Coś tam trafiłeś, ale to... Słuchajcie, 15% nawet, kurde, S0 trafia. Z daleka. To jest masakra po prostu. Idziemy tu, zajdziemy ich od tylca. Pamiętajmy, że nie możemy zabić wszystkich, żeby zanim skrzynkę weźmiemy. Znaczy tą dodatkową skrzynkę.
counter push, mamy plus 3 movement, spoko. Awaiting orders. Rikishi się nie boi takich jak ty. Wolałbym go z tej strony, wiecie, wyeliminować, ale żebym miał tarczę po tej stronie. Było chyba coś takiego. O. Wilco! One action. Naprawdę. Dobra. Mamy jeszcze jedną akcję, ale tej na razie nie będę zużywał specjalnie. Nie będę tego klikał, bo musimy wszystkich wyeliminować, ale zanim wyeliminujemy, chciałbym tę skrzynkę zabrać. Tu są snajperzy we dwóch, trzeba na nich uważać. Damy akcję tu, bo tutaj mamy niestety połowiczną osłonę. Stąd też wolałbym mieć pełną osłonę. 10% trafiłeś! O masakra! A idziemy. I tak pewnie będę za blisko tego gościa. A ty masz jeszcze jedną akcję? To się kitraj. Przygwożdżono, ale to nie szkodzi. Naprawdę nie dobiegniemy tam. Jacqueline, musisz skończyć tę akcję, bo widzę, że gościu... A 10% ma... No i właśnie, pytanie, czy to z automatu bierzemy skrzynkę i koniec misji? Chyba tak, także dobrze, że wziąłem tę epicką skrzynkę, zanim ta akcja się wydarzyła. I to Rikishi wziął, słuchajcie. No spoko, muszę powiedzieć, że fajna misja. Nie była super trudna, ale też nie była super łatwa. 20 damage'a i disrupta, to jest mega. Dla Miyuki na przykład, nie? Albo dla Gabe'a, tylko że Gabe ma legendary. Więc jak najbardziej, kurde. No niestety leveli nie ma, ale mamy skrzyneczki. Ale zanim pójdziemy do skrzyneczek, właśnie jeszcze chciałbym... tutaj zadziałać z tym... Aha, bo ty poszłaś, kurde, już. Nie mogę ci zmienić. No, bo to mamy to. Mamy Herb Triggera, masz equipped. Plus 20 damage'a i disrupta. No dobra, damy tak na razie, bo to jest super, kurde. No i kochani, skrzyneczki. Jedną za misję, no i 3 zdobyliśmy. Bloodlust. Healuje się, 25% zadanych obrażeń. Accuracy bonus, spoko. Wydaje mi się, że Rikishi ma plus 7. Także zobaczymy zaraz. Disrupta do Nashera, ale to mamy chyba takiego. I Patrol. Overwatche. Plus 25 damage'a. Tak mi się wydaje. No tobie też nie mogę zmienić niestety. Bo to jest ten, bo tu jest 7 accuracy plus 10. No, to damy Mikaeli na razie. Tu jest ten Bloodlust. W sumie powiem szczerze, to by nie było głupie. Weź to. Z tego względu, że on i tak będzie dostawał raczej obrażenia pewnie, więc jak się będzie jeszcze leczył szybciej, tym to lepiej. 50 crit chest for the stern, a tu mamy patrola. No, mieliśmy to już. Więc raczej nie. Albo
Mamy Disrupta, a tu mamy Disrupta plus 20 damage'a. To jak najbardziej. I spoko. Wiktor, co ty masz tu? Masz Disrupta plus 10 damage'a, spoko. I Saita masz plus 5. Tu jest 20-25, ale plus 5 accuracy bonus wydaje mi się, że jest lepszy. Chociaż w accuracy tu... A, dobra, 5% to w sumie nie jest dużo. A tak będziemy mieć w razie W 25 damage'a więcej. Dobra, kochani, super to wygląda. Jednej misji już nie mamy, także mamy dodatkowe dwie. Prawdopodobnie pójdziemy na to, sabotaż. Chociaż tu mamy w sumie epickie. Jedna tego, maksimum tego zabroniona. Zobaczymy. Prawdopodobnie spróbujemy to zrobić z Marty, bo ona będzie miała te dodatkowe punkty, będzie mogła dawać cloaka, sama ma cloaka i tak dalej, więc spróbujemy z jednym unitem tutaj. Dostaniemy wtedy Legendary Weapon Mod. No i prawdopodobnie pójdziemy tutaj, żeby mieć... Przez 3 tury trzeba mieć dwie te skrzynki kontrolować. Przez 3... Właśnie nie wiem, czy naraz, czy co. W sensie 3 po sobie, czy ogólnie. Na przykład jedną turę, potem na ktoś zabierze. Potem kolejną dwie... Znaczy oczywiście mówię o dwóch naraz, nie? No i dopiero potem druga i trzecia. Czy w czwartej turze? Może jakoś coś takiego. No. To by było łatwe. Także zobaczymy. Prawdopodobnie te dwie zrobimy w następnym odcinku, ale kochani, to jak mówię, w następnym. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mamy supporta level 5, heavy level 5 i sniper level 5, właściwie pani snajperzyna. A wiecie co? Chociaż moment, bo ja mam chyba scouta supporta. Nie, nie mam. Panią snajper weźmiemy w razie W, gdyby trzeba było. Bo nie wiem, czy następne misje nie będzie na przykład tak, że będzie 4 misje do wykonania. W sensie teraz musimy wykonać 3, a potem będzie 4, wtedy nam zabraknie ludzi. Więc na razie trzymam te osoby, jeżeli by były potrzebne. Nie nazywam ich, natomiast no, mamy tutaj sporo piątolevelowców, więc w razie czego można ich zamienić też, jak przyjdą szóstolevelowcy. Vanguard Augustus ma 3 level dopiero, kurde, masakra. No, tu mamy 6 levele, 5. Piąte. No, jakoś coś zobaczymy. Kochani, dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Pa, pa.